mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Instytut Spraw Wszelakich. Skąd pomysł na właśnie taką nazwę? Nazwa jakby odzwierciedla charakter miejsca. Nazwa może podpowiadać, że wydarzyć tu się może wszystko, co też jest prawdą, ale to wszystko jakby ogranicza się do jakiegoś wymiaru artystycznego, czego no dowodem są oczywiście wydarzenia, które się odbyły i które się odbędą już w najbliższym czasie. Są tutaj imprezy różnego typu, ale stawiamy przede wszystkim na kreatywność i na twórczość mieszkańców Trójmiasta i też naszych lokalnych artystów. Klimat kontenerów, który stwarza niesamowite też wnętrze artystyczne dla wernisaży, które już w październiku zaczynamy, w których artyści korzystają nie tylko z tego, że występują tutaj, ale również to, że adoptują na potrzeby występu całe wnętrze, no bo jest to jedyne miejsce w Trójmieście, gdzie sztukę możemy pokazywać w takim otoczeniu i kontenerów szklanych, i przejeżdżających pociągów, i złomowca, i powiedzmy toru gokartowego, co tworzy no niepowtarzalny industrialny klimat, gdzie sztuka świetnie się sprawdza. Znaczy, można powiedzieć, że Instytut i gokarty to są dwie osobne rzeczy, ale już niedługo, czyli 6 października, okaże się to nieprawdą, ponieważ robimy drugą edycję wyścigu trójmiejskich artystów, w którym również będą brali zawodowi kierowcy, będą brali również w nim udział. No, w czasie pierwszej edycji ścigał się tutaj Nergal, Tymonty Mański, czyli naprawdę świetne osobistości sceny, które można zobaczyć w bardzo nietypowej sytuacji, walczących na torze gokardowym. Ale warto też powiedzieć, że Instytut to również restauracja, która oferuje bardzo nietypowe, ale autorskie jedzenie naszego kucharza Artura Kosa. I tutaj też jakby staramy się to łączyć z kulturą, czyli już niedługo przygotowujemy warsztaty kulinarne, przygotowujemy nietypowe spotkania właśnie z jedzeniem. Myślimy o wieczorach panieńskich czy wieczorach kawalerskich, w których będzie można nauczyć się gotować. Na pewno będą spotkania filmowe, na pewno będą spotkania z literaturą, na pewno będą spotkania też z poezją, slamy poetyckie, czyli po prostu stawiamy jakby na kulturę, ale chcemy jednocześnie zaktywizować mieszkańców do tego, że tak jak dzisiejszy przykład targów mody, kiedy po prostu my udostępniamy miejsce i dajemy szansę młodym trójmiejskim projektantom do tego, żeby mogli pokazać swoje rzeczy, no swoją twórczość tak naprawdę. Zamykającym plener koncertem jest 4 października, czyli koncert Luka, i następnie przechodzimy do środka, planujemy koncerty w środku, oczywiście naszej lokalnej alternatywy, ale nie tylko, i miejsca jest wystarczająco, a jeśli nie, to dostawienie kolejnych kontenerów nie stanowi ogromnego problemu.